Frydman to najbardziej wysunięte na północ sołectwo gminy Łaprze Niżne, położonej między trzema pasmami górskimi – Tatrami, Gorcami i Pieninami. Spektakularne piękno położenia wsi bezpośrednio przy Jeziorze Czorsyńskim sprawia, że miejsce to jest powszechnie uważane za jedno z najbardziej urokliwych zakątków Małopolski. Trudno się z tym nie zgodzić. Głównym atutem miejscowości podnoszącym jej atrakcyjność jest przebiegająca przez sołectwo ścieżka rowerowa. Niesamowita trasa wzdłuż Jeziora Czorsztyńskiego z pięknym widokiem na dwa zamki. Zamek Dunajec w Niedźwiedzi oraz zamek w Czorsztynie i Zaporem. Malownicza ścieżka zachwyca nie tylko widokami, ale również estetyką wykonania i czystością, o którą dba lokalny samorząd i mieszkańcy. Wieś zaliczana jest do najciekawszych, najpopularniejszych, a zarazem najstarszej miejscowości polskiego Spisza, która jednocześnie zachwyca żywą, unikatową kulturą i tradycją. Frydman ciekawi odwiedzających już przez sam układ urbanistyczny. Zabudowa wsi skupia się bowiem wokół ryneczku, którego centrum na tle panoramy jeziora znajduje się perła obiektów sakralnych Spisza, kościół pod wezwaniem świętego Stanisława i biskupa męczennika. Zabytkowa wczesnogotycka świątynia zachwyca unikatowością wszystkich odwiedzających. Obiekt ten jest miejscem koncertów oraz miejscem westchnięć polskich i zagranicznych artystów. To tutaj nagrano również płytę prezentującą nieszpory w wykonaniu mieszkańców z charakterystycznym podziałem śpiewu na role damskie i męskie. Kościół jest najstarszym zabytkiem architektury sakralnej na polskim Podtatrzu, o który dbają wszyscy parafianie poprzez systematyczne prace porządkowe wewnątrz budynku i wokół niego. Innym obiektem spotykanym jedynie we Frydmanii jest kasztel. Renesansowa węgierska rezydencja wiejska o cechach obronnych, wzniesiona w latach 90. XVI wieku. Jako zabytek renesansowy o specyficznej budowie jest reprezentatywnym przykładem rezydencji tej epoki, czym przykuwa uwagę przyjeżdżających do miejscowości turystów. Frydman swą niezwykłość zawdzięcza również XIX-wiecznym dwukondygnacyjnym tajemniczym piwnicom winnym umiejscowionym w podziemiach miejscowości. Składają się one łącznie z sześciu równoległych korytarzy na dwóch poziomach. Każdy z nich ma ponad 100 metrów długości, około 10 metrów szerokości i kilka metrów wysokości. Przez wieki Frydman prosperował dzięki wymianie handlowej, w której węgierskie wino miało swój udział. Unikatowe zabytki, do których należy również XIX- i XX-wieczna drewniana zabudowa, to tylko część atrakcji tej niezwykłej wsi, dzięki którym miejscowość znalazła się na trasie 19 dni dziedzictwa kulturowego Małopolski. Prócz zabytków i piękna wizualnego sołectwa wynikającego z majestatycznego położenia, miejscowość posiada przede wszystkim piękno związane z pielęgnowaniem tradycji przez lokalnych społeczników, liczne organizacje pozarządowe i grupy mieszkańców. Najstarszą organizacją, która funkcjonuje nieprzerwanie od 1905 roku, jest Ochotnicza Straż Pożarna, która dzięki zaangażowaniu druhów i nowoczesnemu wyposażeniu dba o bezpieczeństwo mieszkańców. Jednostka zrzesza nie tylko dorosłych członków straży, ale także lokalną młodzież. Dodatkowo w ramach straży działa orkiestra dęta uświetniająca wszystkie lokalne uroczystości. Kolejną organizacją działającą na terenie miejscowości jest Stowarzyszenie Frydmański Sypaniec, dzięki któremu we Frydmanie między innymi wytyczono i oznakowano lokalny szlak turystyczny i utworzono izbę regionalną, tak zwaną pieczą oborę, w której tradycyjnym piecu wypiekany jest świeży, ręcznie wyrabiany chleb, organizowane są tam warsztaty z rękodzieła, a także kultywowana jest tradycyjna muzyka i gwara spiska. Dla odwiedzających Frydman nie bez znaczenia pozostaje atrakcyjność wizualna i funkcjonalna oraz dbałość o środowisko naturalne w sołectwie. Dzięki różnym programom i projektom dofinansowanym ze środków zewnętrznych, na licznych budynkach gospodarstw domowych mieszkańców Frydmana zostały zainstalowane odnawialne źródła energii w postaci paneli fotowoltaicznych i solarnych. Dodatkowo gmina i mieszkańcy wsi wspólnie dbają o ochronę środowiska dzięki realizacji programu związanego z usuwaniem wyrobów azbestowych.
infrastruktura drogowa jest cały czas udoskonalana. Na bieżąco dba się o zachowanie estetyki i trwałości nawierzchni. Ponadto we wsi w ostatnim czasie realizowane były takie inicjatywy jak remont ośrodka zdrowia, remont pomieszczeń szkoły, budowa kanalizacji sanitarnej, budowa parkingu przy lokalnym cmentarzu i zagospodarowanie pobliskiego terenu, remonty kaplic i budowa chodników. We Frydmanie czas płynie wolnie. Dzieci i młodzież mogą skorzystać z pięknej pogody, spędzając czas na siłowni plenerowej, placu zabaw, boisku wielofunkcyjnym, boisku trawiastym i w strefie rekreacyjnej, której wśród bogatej roślinności przy alejkach spacerowych znajdziemy miejsce na grilla, altanę i inne urozmaicenia dla miłośników piłki nożnej czy gier strategicznych. Miejscem odpoczynku są również pobliskie lasy, o których zasoby stale dbają mieszkańcy Frydmana. Na terenie sołectwa funkcjonują stawy rybne, czyli 10 kaskadowych akwenów wodnych powstały w wyniku rekultywacji ponad 30 hektarów wyrobisk górniczych przez funkcjonujący we wsi Zakład Eksploatacji Kruszywa Kruszgeo S.A. Dobrą praktyką jest prowadzenie regularnych prac porządkowych przy własnościach prywatnych oraz budynkach użyteczności publicznej, jak również coroczne akcje, takie jak na przykład sprzątanie świata. Przejdźmy do kultywowania tradycji tańca, gwary, muzyki i kuchni spiskiej. Regionalizm przekazywany z pokolenia na pokolenie jest możliwy dzięki aktywnym grupom miejscowej społeczności. Jedną z nich jest zrzeszenie 40 tancerzy działających w zespołach tanecznych i grupie teatralnej. Zespoły zdobyły wiele nagród i wyróżnień za prezentację spiski zwyczajów i obyczajowych scen połączonych z tradycyjnym tańcem spiskim. Przy tej okazji nie sposób nie wspomnieć o najmłodszych talentach wsi, które oprócz zasilania składu miejscowej kapeli są aktywnymi członkami takich grup jak Mała Armia Janosika. Frydman może pochwalić się również aktywną Polonią za granicą, która dba o spiski folklor w USA i wspiera charytatywnie inicjatywy i zbiórki związane z ziemią rodzinną. Wieś jest znana nie tylko z żywej tradycji, ale również z regionalnej kuchni. Frydmańska sołdra, czyli tradycyjnie wędzona szynka z kością z nogi wieprzowej, wytwarzana przez lokalny zakład masarski, jako potrawa spiska w roku 2018 została wpisana na listę produktów tradycyjnych w kategorii mięso świeże oraz produkty mięsne w województwie małopolskim. O promocję regionalnej kuchni dba prężnie działające koło gospodyń wiejskich Frydmanianki, jedna z najstarszych kobiecych organizacji na terenie Spisza i gminy Łaprzeniżne, funkcjonująca nieformalnie już od przeszło 50 lat. Jego działalność skupia się przede wszystkim na sferze kulturalno-oświatowej, na dbałości o tradycje regionu, a także wspomaganiu przedsiębiorczości kobiet. Chociaż formalnie koło działa dopiero od roku, to już dało o sobie znać w ogólnopolskim konkursie pod nazwą W moim domu nic się nie marnuje, w którym spośród około 400 prac z całej Polski praca konkursowa Frydmanianek pod nazwą Frydmańsko-Wycieracka zdobyła pierwsze miejsce w Polsce i stała się znakiem rozpoznawczym Frydmana w skali zakrajowej i zagranicznej. Ponadto koło uczestniczy we wszystkich wydarzeniach sołeckich i gminnych. Gospodynie dumnie prezentują regionalne stroje i z uśmiechem na twarzy częstują pyszną regionalną kuchnią. Ze względu na swoje walory krajobrazowe i przyrodnicze, Frydman to miejsce różnego rodzaju inicjatyw sportowych, a bogata infrastruktura sportowa pozwala na rozwój młodych sportowców należących do lokalnych klubów. Zaangażowanie młodych mieszkańców Frydmana jest widoczne również w działalności Zespołu Szkolno-Przedszkolnego we Frydmanie, inicjatora wielu projektów i akcji zrzeszających całą społeczność, takich jak akcje charytatywne, edukacyjne i kulturalne, obchody świąt i jubileuszy, konkursy, pomoc seniorom i wiele innych. Poza grupami osób zrzeszonych w różnego rodzaju organizacjach na terenie miejscowości aktywnie działają również pojedyncze, utalentowane,
pełne zapału jednostki, do których należą miejscowi artyści, pisarze i społecznicy dumnie reprezentujący wieś przy każdej możliwej okazji. We Frydmanie zrealizowano wiele inicjatyw mających ogromny wpływ na poprawę prezencji i funkcjonalności wsi przy jednoczesnym zachowaniu posiadanego dziedzictwa kulturowego oraz walorów przyrodniczych i krajobrazowych. Frydman jako najstarsza wieś na Podtatrzu już od dawna odznaczała się niesamowitymi walorami. Piękno i atrakcyjność wsi połączone ze stale podtrzymywanymi przechodzącymi z pokolenia na pokolenie tradycjami sprawiają, że Frydman jest inspiracją dla artystów szukających wyciszenia i harmonii, miejscem wypoczynku dla rodzin z dziećmi, a także wyzwaniem dla aktywnych sportowców i miłośników wodnych atrakcji. Spokojna okolica, rozbudowana sieć punktów noclegowych, bogactwo dziedzictwa kulturowego, a także atrakcje, infrastruktura rekreacyjna, ład przestrzenny, a przede wszystkim życzliwość i zaangażowanie, pielęgnowanie posiadanego dorobku przez tutejszą społeczność definiuje Frydman jako miejsce niezwykłe, które oczami mieszkańców zawsze widziane będzie jako najpiękniejsza wieś w Małopolsce i nie tylko.